interesuje takie. Strasznie huczy ten Chińczyk. To jest to, co wczoraj pokazywałem, to chińska piłka za 200. Znaczy generalnie, no, daje to radę. Nie jest to jakiś szał, ale zobaczcie. Beleczka, która wychodzi z tego, jest taka. Tu nie widać żadnych jakichś tragedii. Tu jest akurat moment zachwiania. Robiłem to jedną ręką, dlatego jakbyście, nie wiem, weźmiemy tam jakieś gotowe. Jak robi się dwiema rękami, to tutaj nie ma żadnych śladów. Oczywiście to można by jeszcze puścić na grubościówce, elegancko wygładzić, ale ja już sobie daję siana. To na moje potrzeby zdecydowanie luks. Proszę bardzo. Cyk. Widzicie? No, to jest górna beleczka. Zrobię tego, nie wiem ile, później policzę. To chciałem jakieś 300-400 sztuk naciąć, żeby mieć już na zapas. No uwielbiam. Uwielbiam to. Widzicie? To jest super sprawa. Nigdy nie mogłem się w to pobawić, teraz trochę mam czasu, to się bawię. Jeżeli kogoś interesują takie beleczki, rameczki, no to piszcie w komentarzach, mogę komuś tam zrobić. Wiem, jak się tym bawić, mam czas. Mogę to zrobić szybko i od ręki w zasadzie. No, dowolny rozmiar oczywiście. Zrobię takie swoje, 34-5 mm szerokości, to boczna listewka, bo takich zdaje się niewiele można gdzieś miejsc, gdzie jest, można takie kupić, także pomyślałem, że jak ktoś chce się pobawić, to proszę dawać znaki. Trzymajcie się.